witam. Dzisiaj na warsztat ląduje Samsung A20e. Samsung jest po zamoczeniu. Ogólnie takich telefonów nie robię, no ale dałem się namówić, zerknę, zobaczymy jak to wygląda w środku. Ja jeszcze sobie go nie rozbierałem. Zdejmowałem. Miałem zdejmować tylnią obudowę, właściwie zdejmowałem, ja miałem tutaj kawałek, ale nie było na to czasu, więc odpuściłem. I tak tego nie zrobię od razu od ręki klientowi, bo przecież wiadomo, nie da rady. Wyjmę czytnik. Coś tu za lekko to wyszło. Jakiś piach się wysypał, są tu jakieś ziarnka. Dobra, pod mikroskop sobie to do weryfikacji potem wrzucę. Jedziemy z koks. Wstępnie nie widzę tutaj zacieków. Foto uchylałem, obudowę, po to, żeby zobaczyć, czy się wyleje z niego woda. Oczywiście telefon trzymany w ryżu standardowo. O, są, jest rdza tutaj, jak widać na śrubce. Widać. Wszystkie te śrubeczki z Samsunga wyjmuję i wiadomo, że będzie to, będzie jakiś ślad, bo skoro już na śrubach jest, no to znaczy, że i w środku będzie. No i o dziwo, dolna część w porządku, górna nie jest tak najgorzej wcale. Weźmy taśmę. Ta taśma w porządku. No, tu jakiś zaciek jest, ale też jest ok. Wi-Fi odpięty. Taśma klawiszy bocznych. Nie widzę jakiegoś tutaj śladu zamoczenia. Dół. Też nieźle. Tu jest. Jest na czujniku zbliżeniowym. Ach, nie przełączyłem sobie rozdzielczości, nagrywam. Ach, cholera jasna.